środa 22 lutego, Karolina Kamińska, witam Państwa. Rozpoczynamy Telefakty. 8 głosów za, 14 przeciw. Zbigniew Duda zostaje na stanowisku ostrowieckiego starosty. Radni widzą, jak ciężko i jak dobrze pracuje dla powiatu ostrowieckiego. W Ostrowcu Świętokrzyskim powstanie podstawowa szkoła sportowa. Nabór będzie do klasy 6 i 7. 14-letni ostrowczanin w Akademii Młodych Orłów. Nie udała się próba odwołania Zbigniewa Dudy z funkcji starosty ostrowieckiego, o co wnioskował Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego. Wniosek nie uzyskał wymaganego poparcia, czyli 14 głosów, co zaskakujące. Wynik głosowania, czyli 8 głosów za odwołaniem starosty, może świadczyć o tym, że przeciwko temu pomysłowi zagłosowało też dwóch radnych z opozycji. Taki rozkład sił może być zapowiedzią nawet zmiany układu w samorządzie powiatu ostrowieckiego. Już od początku obrad tej zwołanej w trybie nadzwyczajnym sesji, na której najważniejszym punktem miało być odwołanie starosty Zbigniewa Dudy, wyczuwało się nerwowość i napięcie. Pod wnioskiem o odwołanie podpisało się bowiem tylko 10 radnych z opozycyjnego klubu KWW Jarosława Górczyńskiego. Do urzeczywistnienia tego pomysłu potrzebne było więc wsparcie jeszcze 4 radnych. Artymetyka wskazywała, że za odwołaniem może zagłosować 3 radnych wykluczonych z klubu Prawa i Sprawiedliwości, czyli Hubert Rządło, Krzysztof Huszaluk i Grzegorz Kaźmierski, a także Joanna Suska, radna niezależna, do niedawna w Platformie Obywatelskiej. Już uchwała komisji rewizyjnej, która odrzucała zasadność odwołania starosty z tej funkcji, zapowiadała, że wynik nie jest przesądzony. I uzyskaniu i przeanalizowaniu wyjaśnień otrzymanych od starosty powiatu ostrowieckiego, uwzględniając ustalony przez komisję stan faktyczny, negatywnie opiniuję wniosek o odwołanie pana Zbigniewa Dudy z funkcji starosty powiatu ostrowieckiego. Samo głosowanie było przez niektórych radnych wręcz celebrowane. Po podliczeniu głosów okazało się, że nie powiodła się próba odwołania Zbigniewa Dudy z funkcji starosty ostrowieckiego. Za było tylko 8 radnych, za to aż 14 radnych było przeciwko zmianom na fotelu starosty. Złożonym wnioskiem o odwołanie z funkcji starosty ostrowieckiego pana Zbigniewa Dudy. Tak 8, nie 14, wstrzymujących się 0. Taki wynik głosowania, czyli tylko 8 głosów popierających odwołanie, oznaczał, że wśród wnioskodawców, czyli wśród radnych skupionych wokół Jarosława Górczyńskiego, nie było jednomyślności. Mimo takiego wyniku szefowa opozycyjnego klubu stwierdziła, że wniosek o odwołanie był dobrym pomysłem, bo zdopingował starostę do pracy. Liczyliśmy na to, że inni koledzy też poprą taki wniosek. Cieszymy się, że przez ten miesiąc pan starosta zrobił więcej niż przez od początku kadencji, czyli praktycznie 2 lata. Także cieszymy się, panie starosto, że to jednak była taka motywacja do pracy. Zbigniew Duda nie ukrywał zadowolenia z takiego wyniku. Podkreślał, że zarzuty stawiane przez opozycję, czyli na przykład problemy szpitala czy niewłaściwa polityka kadrowa, okazały się bezzasadne. Radni widzą, jak ciężko i jak dobrze pracuje dla powiatu ostrowieckiego. Ja mieszkańcom zdaję bezpośrednie relacje z tego, co zrobiliśmy, co zamierzamy zrobić. Natomiast dzisiejszy wynik jest wynikiem dla mnie bardzo budującym, bo proszę zwrócić uwagę, że część klubu KWW Górczyński zagłosowała za Zbigniewem Dudą. Starosta stwierdził, że wynik tego głosowania może oznaczać zmianę układu sił politycznych w samorządzie powiatowym, czyli osłabienie klubu KWW Jarosława Górczyńskiego. Przypomnę, że pan Górczyński obiecywał, dużo mówił w mediach, jak to 17 osób zagłosuje za odwołaniem. Pytam, gdzie pan Górczyński dzisiaj jest? Dlaczego go nie było na sesji? Dlaczego nie zobaczył, jak to wygląda naprawdę? Być może dwór, który jest wokół pana prezydenta Górczyńskiego,
pokazuje mu całkiem inny świat, niż on jest w rzeczywistości. Dzisiaj obudzili się niektórzy w rzeczywistości, która istnieje. Jak się nam udało ustalić, dwójka radnych z klubu opozycyjnego, czyli Mariusz Wesołowski oraz Renata Ślusarz-Magiera, zawiadomili przewodniczącego rady o opuszczeniu klubu KWW Jarosława Górczyńskiego. Zmiana systemu oświaty, jaka ma obowiązywać od września tego roku, czyli likwidacja gimnazjów i wprowadzenie ośmioklasowej szkoły podstawowej, wymusza wprowadzenie zmian także w sieci szkół prowadzonych przez powiat ostrowiecki. Zmiana będzie dotyczyła gimnazjum sportowego istniejącego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. Istniejące od roku 2012 gimnazjum o profilu sportowym nie będzie prowadziło już naboru. Wygaszanie tej placówki nie będzie jednak oznaczało zaprzestania procesu szkolenia najmłodszych sportowców. W miejscu gimnazjum zostanie utworzona szkoła podstawowa, która z racji specyfiki będzie prowadziła jedynie naukę w ostatnich klasach podstawówki. To oznacza, że w tym roku będzie przeprowadzony nabór, ale tylko do klasy 6 oraz 7 nowo powstałej szkoły podstawowej o profilu sportowym. Nabór będzie do klasy 6 i 7, bo zgodnie z przepisami szkolenie sportowe w takiego typu placówce odbywa się 3 lata, czyli 6, 7, 8 klasa. Przepisy przejściowe dopuszczają nabór do 7 klasy, w związku z tym, żeby nie było tej tak zwanej dziury, więc będzie nabór do 7 klasy szkoły podstawowej. Osób, które kończą teraz 6 klasę i normalnie nabór do 6 klasy. W kolejnych latach szkoła podstawowa o profilu sportowym też nie będzie prowadziła pełnego 8-letniego cyklu nauki. Wynika to ze specyfiki takiej placówki oraz wymagań, jakie muszą spełnić uczniowie, czyli przede wszystkim testów sprawnościowych. Przepisy nie zabraniają nam naboru do szkoły na każdym etapie, czyli w 6 klasie, w 7 klasie, w 8 klasie, tak jak się to dzieje nawet i teraz, że jeżeli dziecko przychodzi, jest miejsce w klasie drugiej liceum, to dyrektor ma prawo przyjąć. Oczywiście trzeba spełnić warunki, że musi nadrobić materiał, czy też uzupełnić jakieś braki w wykształceniu. Uruchomienie szkoły podstawowej w miejscu gimnazjum sportowego ograniczy, a może nawet zapobiegnie zwolnieniom kadry nauczycielskiej z tej placówki. Obecnie w gimnazjum o profilu sportowym uczy się ponad 80 dzieci. A teraz w Telefaktach informacje z policyjnych kartotek. W poniedziałek wieczorem ostrowieccy kryminalni zatrzymali 19-letniego kierowcę, mieszkańca gminy Bodzechów, podejrzanego o posiadanie narkotyków. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał przy sobie ponad 7 gramów amfetaminy, a w jego samochodzie policjanci znaleźli jeszcze blisko 3 gramy marihuany. Za posiadanie środków odurzających grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Kieleccy policjanci zaś zatrzymali 4 mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 30 i 26 lat, podejrzanych o trudnienie się narkotykowym procederem. W mieszkaniu jednego z mężczyzn policjanci znaleźli i zabezpieczyli blisko kilogram amfetaminy i 200 gram marihuany. Podczas trwania czynności okazało się, że jeden z mężczyzn już jest poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości do odbycia 5-letniej kary. Decyzją sądu zatrzymani mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. W niedzielę po godzinie 19 na drodze w kierunku Waśniowem policjanci z ostrowieckiej drogówki zatrzymali 36-letniego mężczyznę, który próbował wręczyć im łapówkę w wysokości 1000 zł. Kierowca chciał w ten sposób uniknąć konsekwencji za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało, iż miał ponad 3,9 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że nie posiadał prawa jazdy. Ustawodawca przewiduje za ten czyn nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Przygodę z bieganiem rozpoczął prawie 30 lat temu Piotr Dasios. Początkowo biegał dla przyjemności, regularnie wydłużając sobie dystanse. Dziś uczestniczy w maratonach nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Biegał już m.in. w Atenach, Jerozolimie czy Lizbonie. Ostatnio pobiegł też w Marrakeszu. Piotr Dasios, na co dzień prezes klubu sportowego KSZO Ostrowiec oraz Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jest wielkim fanem biegania, o czym coraz częściej, dzięki swoim sportowym wyczynom, przypomina mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego. W tej chwili najczęściej bierze on udział w najdłuższych lekkoatletycznych biegach, jakimi są maratony. A przygoda z bieganiem pana Piotra rozpoczęła się od ogólnopolskiej akcji propagowanej również w Ostrowcu Biegam, bo lubię. Kolega mnie wyciągnął na taki jest program Biegam, bo lubię. Zacząłem troszkę popołudniami biegać,
jakieś te wyniki testów Coopera i innych wychodziły bardzo dobrze. No, okazało się, że jakieś mam predyspozycje podobnież, tak? Przynajmniej trener Jaros powiedział. No i tak mnie to jakoś zachęciło. A że lubię stawiać sobie cele, to wymyśliłem, że po 5 miesiącach przebiegnę maraton. No i zacząłem się przygotowywać, znalazłem w internecie program taki treningowy. Apetyt jednak rośnie w miarę jedzenia i podobnie jest w sporcie. Po startach na krótszych dystansach w kraju i za granicą przyszedł czas na maratony. Po maratonach w Atenach i Lizbonie ostatnim dokonaniem prezesa Krzo był ten zaliczony w Marrakeszu. Już w Marrakeszu byłem z Witkiem Kozłem, także tutaj mieliśmy koszulki odpowiednie. Ja zawsze jeżdżę z taką flagą z Ostrowca Świętokrzyskiego. Każdy maraton przyciąga biegaczy przynajmniej z kilkunastu albo kilkudziesięciu krajów. Ostatnio widzę, nawet w Marrakeszu było bardzo dużo Chińczyków, którzy po Japończykach, Koreańczykach, teraz też lubią przyjeżdżać i biegać maratony. Marzeniem pana Piotra jest zaliczenie korony maratonów świata. W tej chwili mam już zaliczonych 6 maratonów. Wymyśliłem coś takiego, nie wiem czy dotrwam, ale że przebiegnę tak zwana korona maratonów świata, czyli na każdym kontynencie maraton. Na razie mam 3 kontynenty. Ludzie zbierają właśnie tą koronę maratonów świata gdzieś tam. Chcą oglądać, zwiedzać i się poruszają. Świat przy tej globalizacji, jakby spadku tych cen, przeważnie samolotów, stał się taki mniejszy. Mam nadzieję, że te 3,28, które osiągnąłem, ten wynik maratoński na maratonie w Lizbonie, jest do pobicia i w tym roku też planuję Sydney w Australii, taki maraton, jak to będzie mój 4. kontynent. We wrześniu i tam chcę spróbować właśnie pobić ten wynik, ponieważ szykuję się też do Stanów i żeby uczestniczyć w takim bardzo kultowym maratonie nowojorskim w moim wieku, limit czasowy jest 3,14. Znając charakter i zacięcie do biegania ostrowieckiego prezesa, założony cel nie jest nieosiągalny. Należy oczekiwać, że wkrótce ostrowieccy fani biegania i nie tylko usłyszą o kolejnych dokonaniach Piotra Dasiosa w kierunku korony maratonów świata. Akademia Młodych Orłów to specjalnie przygotowany przez Polski Związek Piłki Nożnej program treningowy dla młodych, utalentowanych piłkarzy. Żeby się tam dostać, trzeba jednak wykazywać szczególne predyspozycje. Takimi może pochwalić się Bartosz Ogłaza, 14-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego. Po raz kolejny powołanie do Akademii Młodych Orłów rocznika 2003 otrzymał utalentowany bramkarz KSZO 1929, 14-letni Bartosz Ogłaza. Zimowa sesja Akademii odbyła się na obiektach Zawiszy w Bydgoszczy. Dla laureata plebiscytu Echa Dnia na sportowy talent roku to jego 2. w niej udział po sesji letniej. Pobyt w Bydgoszczy to kolejne sportowe wyzwanie, któremu, by osiągnąć w przyszłości sportowe sukcesy, musi stawić czoła. Uczestniczyłem w niej przez 6 dni. Ten obóz skierowany był bardziej pod kątem kondycyjnym, wytrzymałościowym. Skupialiśmy się też, trenerzy bardzo dużą uwagę przykuwali do ćwiczeń z piłką, ale były też dużo zajęć bez piłki. Takich typowo siłowych, rozciąganie. Ciężki okres, jaki przeszedł podczas zajęć w zimowej sesji Akademii, dał się mocno we znaki w porównaniu z treningami przy Świętokrzyskiej. Cóż, takie są realia pobytu na zajęciach piłkarskiej elity. Treningi dużo się różniły na pewno, no ale tak jak mówię, to sezon przygotowawczy na tym polega, aby zmęczyć się teraz, a na wiosnę ciężko wypracowane teraz litr potu przemienić na jak najlepszą postawę w lidze. Zajęcia z bramkarzami w Bydgoszczy prowadził dobry znajomy ostrowieckich kibiców, były golkiper ekipy ze Świętokrzyskiej za najlepszych czasów ostrowieckiej piłki, mający na swoim koncie 84 występy w Ekstraklasie, Waldemar Piątek. Znam trenera Waldka Piątka troszkę dłużej i no, bardzo cenię jego treningi, przykłada się do nich, podpowiada nam, udziela rad tyle, ile może. Naprawdę jest to solidny trener i naprawdę cieszę się z tego, że mam zaszczyt z nim pracować. Ten etap przygody z Akademią Bartek ma już za sobą. Na przełomie lata i jesieni tego roku po konsultacjach kadry wybrana zostanie reprezentacja Polski tego rocznika. Należy wierzyć, że talent bramkarski z Ostrowca dostrzeżony zostanie przez szkoleniowców kadry i w tej zadomowi się na dłużej.
Ja też to wierzę, dałem siebie wszystko na tym obozie, bo chciałem sobie zapracować na następne powołania. No i to tak jak mówię, to tylko ciężką pracą można sobie wypracować następne powołania. Trzymamy kciuki. A na zakończenie mamy jeszcze informacje na temat ogłoszonego przez Biuro Wystaw Artystycznych konkursu plastycznego pod tytułem Mały Książę. Ma on charakter międzypowiatowy i jest skierowany do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Prace plastyczne można składać do 10 marca. Uczestnicy konkursu będą musieli wykonać pracę ilustrującą jeden z cytatów z książki Mały Książę, wybrany z listy podanej przez organizatora konkursu. Cytaty dostępne są m.in. na naszym portalu www.lokalnatelewizja.pl, gdzie codziennie znajdą Państwo aktualne informacje z życia miasta i regionu. A w Telefaktach to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro o 17.30.